czy wszechświat wymaga poprawek? Są różne drogi. Wiejskie trakty z tumanami kurzu, które długo unoszą się w powietrzu po przejechaniu przypadkowego samochodu. Ruchliwe szosy międzymiastowe, nieraz zatłoczone długimi korkami. Wielopasmowe autostrady łączące wielkie metropolie. Są też drogi, które różnią się od wszystkich innych. Może trochę samotne i pnące się bardziej pod górę, ale znacznie ciekawsze i prowadzące pewniej do celu. Są to drogi ludzi myślących. Isaac Newton i Gottfried Wilhelm Leibniz na pewno należeli do ludzi wielkiego, światowego klubu ludzi myślących. Dyskusje między wielkimi często, jeśli zostaną spisane, stają się perłami literatury filozoficznej. Tak było i tym razem. Leibniz napisał ważne dzieło zatytułowane Teodycea. To można po polsku przetłumaczyć Filozofia Boga. Księżna Walii, Wilhelmina von Ansbach, uznała, że jest to dzieło na tyle ważne, że warto je przetłumaczyć na język angielski. Były to czasy, łza się wokół kręci, kiedy to koła rządzące lub zbliżone do rządzących czytywały dzieła filozoficzne. Nic więc dziwnego, że gdy zwolenniczka filozofii Leibniza, księżna Walii, postanowiła postarać się o angielskie tłumaczenie jego dzieła, znalazła tłumacza i poinformowała Leibniza, że tłumaczem jego Teodycei na angielski ma zostać przyjaciel Isaaca Newtona, anglikański duchowny Samuel Clark. I wówczas Leibniz, myśliciel z Hanoweru, zaprotestował. W uzasadnieniu swojej negatywnej opinii Leibniz przeprowadził krytykę filozoficznych poglądów Newtona. Wielki filozof uważał, że zwolennik filozofii Newtona nie może być dobrym tłumaczem jego dzieła, które znajduje się zupełnie po przeciwnej stronie filozoficznych poglądów. Księżna Walii, otrzymawszy list od Leibniza, przekazała go Clarkowi. Clark po jakimś czasie odpisał również na ręce księżnej. I w ten sposób nawiązała się słynna korespondencja. Księżna służyła tutaj za rodzaj skrzynki pocztowej, przekazywała listy adresatom. Clark przynajmniej niektóre swoje odpowiedzi uzgadniał z Newtonem. A więc mamy tu do czynienia z polemiką w gruncie rzeczy między Leibnizem i Newtonem, pomiędzy dwoma potentatami myśli. Dyskusja ta stała się świadectwem epoki. Świadectwem epoki, ale i kopalnią myśli, nad którymi także i dziś warto łamać sobie głowę. Już w pierwszym liście Leibnica z listopada 1715 roku czytamy: Pan Newton i jego stronnicy mają jeszcze jedno, nader zabawne mniemanie o dziele Bożym. Wedle nich Bóg musi nakręcać od czasu do czasu swój zegar. W przeciwnym razie ustałoby jego działanie. Nie był bowiem na tyle przezorny, aby nadać mu ruch wieczny. Wedle nich ta machina Boża jest nawet tak niedoskonała, że Bóg musi czyścić ją od czasu do czasu za pomocą niezwykłego współdziałania, a nawet naprawiać, jak naprawia swe dzieło zegarmistrz, który tym gorszym będzie mistrzem, im częściej będzie zmuszony je ulepszać i poprawiać. A więc Leibniz zarzuca poglądom Newtona, jego zdaniem, nader zabawne mniemanie, że Pan Bóg tak niedoskonale stworzył świat, że musi go od czasu do czasu poprawiać.
Clark nie był dłużny. Odpowiedział w następujący sposób. Prawdą jest, i to godną pożałowania, że są w Anglii, podobnie jak i w innych krajach, ludzie, którzy odrzucają lub też bardzo zniekształcają religię naturalną. Należy to jednak głównie przypisać, poza zdrożnymi skłonnościami ludzi, fałszywej filozofii materialistów, której w sposób najbardziej bezpośredni przeciwstawiają się matematyczne zasady filozofii. Rzecz ciekawa, że zarówno Leibniz, jak i Newton szukają argumentów przeciw ateizmowi i nawzajem zarzucają sobie bezbożność. Clark twierdzi, że owszem, są w Anglii ateiści, ale jeżeli są, to dlatego, iż opacznie rozumieją matematyczne zasady przyrody, które odkrył Newton. Albo po prostu wcale ich nie znają. Zostawmy jednak, przynajmniej na razie, na boku teologiczne spory Leibnica i Clarka i powróćmy do słynnego problemu poprawek, jakich według Newtona, tak go przynajmniej oskarża Leibniz, wymaga świat, zegar, który stwórca musi od czasu do czasu nakręcać. Zasygnalizowałem już, na czym polegał problem Newtona. Gdy twierdził on, że świat, to znaczy układ planetarny, bo tak należy rozumieć w ustach Newtona wyrażenie świat albo układ świata, że układ planetarny jest niestabilny. Newton traktował to jako problem kosmologiczny, no i z tym, że trzeba oczywiście pamiętać, iż wówczas za kosmologię uważano teorię budowy układu planetarnego. Zresztą cały spór Kopernika i Ptolemeusza dotyczył właśnie budowy układu planetarnego. Gwiazdy stałe były jedynie tłem, na którym rozgrywał się cały dramat Słońca i planet. W trzeciej części matematycznych zasad filozofii przyrody Newton wyłożył teorię grawitacji i jej zastosowanie do wyjaśnienia struktury układu planetarnego. Część ta, zatytułowana O systemie świata, jest newtonowską kosmologią. I z innych pism Newtona wynika, iż wierzył on w coś w rodzaju cyklicznego świata. Wiemy, że hipoteza wiecznych powrotów była utrzymywana w starożytności, między innymi przez Heraklita. Świat według tego filozofa ulega spaleniu i co jakiś czas odradza się. Newton wierzył w coś podobnego, tylko nie było to spalanie. Według Newtona świat z czasem doznaje rozregulowania i wymaga specjalnej interwencji stwórcy, by wrócić do dawnej struktury. Był to czas, kiedy nasz układ planetarny był nawiedzony przez kilka widocznych gołym okiem komet. Newton sądził, że komety wprowadzają zaburzenia do ruchów planet i powodują jego stopniowe rozregulowywanie się. Przed chwilą powiedziałem, że powinniśmy zostawić na boku problemy teologiczne. Ale nie tak łatwo to zrobić. U Newtona teologia i fizyka ściśle się ze sobą wiązały. Newton sądził, że potrzeba poprawek jest doniosłym argumentem na rzecz istnienia Boga, chociaż przytaczał też inne argumenty za jego istnienie. I Newton sądził także, że największą zasługą jego dzieła jest właśnie to, że jak mówił, wspiera ono religię naturalną. Wkrótce jednak nastąpił postęp w znajomości mechaniki nieba i głównie dzięki pracom francuskiego myśliciela Pierre'a Simona Laplace'a okazało się, że układ planetarny wcale nie jest tak niestabilny, jak sądził Newton. Znana jest anegdota, raczej anegdota niż fakt historyczny, że gdy Napoleon z uwagą wysłuchał wykładu Laplace'a o jego systemie świata, to jest jeszcze jeden dowód, że wówczas także głowy państw interesowały się nauką i jej filozoficznymi konsekwencjami, gdy wysłuchał zatem wykładu Laplace'a, zapytał, gdzie jest
w jego systemie miejsce dla Boga? Laplace miał odpowiedzieć: Sir, ta hipoteza nie była mi potrzebna. Chociaż to prawdopodobnie tylko historyczna anegdota, warto się nad nią przez chwilę zastanowić. My też, podobnie jak Napoleon, chcielibyśmy zobaczyć jakieś miejsce w świecie dla Boga, jakieś jego dzieło z podpisem Made by God. A gdy czegoś takiego nie widzimy, zaczynamy wątpić, czy Bóg w ogóle istnieje. Warto w tym miejscu przypomnieć sobie argument Leibniza o dwóch zegarmistrzach. Który z nich jest lepszym fachowcem? Czy ten, którego zegar wymaga co jakiś czas nakręcania i napraw, czy ten, którego zegar funkcjonuje bez naprawiania i sam się nakręca? Pan Bóg jest oczywiście najdoskonalszym fachowcem, najdoskonalszym z możliwych. Leibniz kończy swój argument bardzo mocnym stwierdzeniem. A kto sądzi inaczej, daje dowody nader niskiego wyobrażenia o mądrości Bożej i Jego potędze. Ujmując rzecz krótko, domagamy się jakiegoś łatwo widocznego śladu Boga we wszechświecie i nie widzimy. I nie widzimy, ponieważ cały świat jest jednym wielkim śladem Boga. Nie ma jakichś śladów pojedynczych, wyciśniętych palcem Boga. Cały świat jest jednym wielkim śladem swojego Stwórcy. Ale trzeba mieć przenikliwy wzrok, tak jak mieli przenikliwy wzrok obaj, i Leibniz, i Newton, by to dostrzec. I jeszcze jedno dopowiedzenie. Anegdota o Napoleonie i Laplace miała swój finał znacznie później. W naszych czasach metody matematyczne mechaniki klasycznej znacznie się wyostrzyły. I dziś wiemy, że nasz układ planetarny nie jest jednak doskonale stabilny. Mówi o tym słynne twierdzenie KAM, Kołmogorowa Arnolda Mosera. Z tym tylko, że okres niestabilności naszego układu planetarnego jest bardzo długi. Układ planetarny będzie wymagał poprawek, używając języka Newtona, będzie wymagał poprawek, ale dopiero wtedy, gdy będą one już niepotrzebne. W każdym razie niepotrzebne nam, bo nas i naszej cywilizacji już dawno wtedy nie będzie. Wszystko na tym świecie jest mniej lub bardziej niestabilne. Nieustannie przemija postać tego świata.